Ponad dekadę trwa spór o zagospodarowanie terenu poza jezdni MZK przy ulicy Kolejowej w Nysie. Plac przejął kolejny inwestor, ale władze miasta konsekwentnie nie godzą się na rozpoczęcie tam wielkopowierzchniowej działalności handlowo-usługowej. Przedsiębiorca podlicza, ile pieniędzy straciło miasto na blokowaniu budowy i wymienia argumenty za inwestycją. W przeprowadzonym w ubiegłym roku badaniu opinii publicznej mieszkańcy opowiedzieli się za galerią. W czyim interesie działają radni? Zdania są podzielone i wywołują wiele emocji. Do tego stopnia, że burmistrz Nysy Jolanta Barska podjęła kroki w celu usunięcia licznika, który rzekomo ma być zamontowany niezgodnie z prawem. Mamy wtorek, pierwszy dzień lipca. Marcin Miłkowski, witam i zapraszam do obejrzenia najświeższych wiadomości z regionu. Dziś między innymi o dużej inwestycji i jeszcze większych opóźnieniach. Gdzie jest rondo? Pytają mieszkańcy. Trochę nam się przedłużyły prace od strony ulicy Kroszewskiego, głównie z trzech powodów. Inwestorzy podliczają Nysę. W ubiegłym tygodniu na placu po dawnej zajezdni MZK przy ulicy Kolejowej stanął licznik, który pokazuje, ile gmina miałaby stracić na blokowaniu pozwolenia na wybudowanie galerii handlowej w centrum miasta. Blisko 9 milionów złotych. Taką kwotę wskazuje wyświetlacz, który stanął naprzeciwko Urzędu Miejskiego w Nysie. Tyle, jak wyliczyli inwestorzy chcący wybudować galerię dekada, miasto mogłoby zarobić, ale tego nie zrobiło. Jest wzorowany na liczniku Balcerowicza, który wisi w Warszawie. Licznik Balcerowicza liczy dług naszego kraju, liczy, ile kosztują wszystkich Polaków decyzje rządu i parlamentu. Natomiast licznik strat miasta ma liczyć straty Nysy, które wynikają ze złych decyzji bądź braku decyzji Rady Miasta. A tą decyzją miałoby być niewydanie pozwolenia na budowę galerii handlowej przy ulicy Kolejowej, na terenie, który inwestor kupił w 2008 roku. Od wielu lat my się nie możemy doczekać na tą decyzję, nasi poprzednicy nie mogli się doczekać na tą decyzję i postanowiliśmy wreszcie pokazać, ile zła decyzja Rady Miasta, a w tej chwili oczekiwanie na nową decyzję, wszystkich kosztuje, nas wszystkich kosztuje, a w szczególności kosztuje mieszkańców Nysy. Liczba na liczniku to kwota, jaka mogłaby wpłynąć do kasy miasta, gdyby galeria funkcjonowała od 2008 roku. Licznik wskazuje, jaka jest suma utraconych podatków, podatku od nieruchomości, podatku PIT. Te podatki byłyby płacone wtedy, kiedy galeria mogłaby być wybudowana i by funkcjonowała. Wyliczyliśmy, że już od kilku lat ten obiekt mógłby funkcjonować i że suma tych strat to jest w tej chwili około 9 milionów złotych. A to już kwota, za którą można sfinansować ważne dla mieszkańców Nysy inwestycje. Za te pieniądze można byłoby wybudować w Nysie bardzo wiele pożytecznych rzeczy, chociażby halę sportową. Cała hala sportowa kosztuje wedle budżetu, który sporządził Urząd Miasta, około 18 milionów złotych. 9 milionów złotych strat miasta do tej pory to jest połowa wartości inwestycji w postaci wybudowania hali sportowej. Za te pieniądze można byłoby wybudować szkoły, remontować drogi, budować ścieżki rowerowe, dziesiątki różnych ważnych dla mieszkańców przedsięwzięć. Kwota na liczniku już zaczęła razić burmistrz Nysy, która wystąpiła do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego z wnioskiem o sprawdzenie, czy licznik został postawiony legalnie. Według władz miasta nie stoją tam zgodnie z prawem. Na koniec jeszcze przypomnijmy, że spór o teren przy ulicy Kolejowej trwa od dawna, a jego bilans jest dla miasta niekorzystny. Do wyliczonych 9 milionów złotych trzeba dodać kolejne dwa. Spółka EDO, wcześniejszy właściciel terenu, zaskarżyła gminę, żądając odszkodowania. W sprawie chodziło również o budowę kompleksu handlowo-usługowego. Miasto spór w sądzie przegrało i w 2011 roku straciło 2 miliony złotych publicznych pieniędzy. Aby jakakolwiek galeria handlowa mogła powstać, potrzebna jest jednak decyzja władz miasta. Rada jest podzielona. Większość ma zastrzeżenia dotyczące tego, że inwestor zakupił działkę z innym planem zagospodarowania i teraz chce go zmienić na korzystny dla siebie. Za inwestorem przemawiają argumenty, że dalsze blokowanie tego typu inwestycji w centrum powoduje ogromne potencjalne straty dla miasta i nie pozwala mu się rozwijać, przez co dystans dzielący nas od dużych aglomeracji ciągle się zwiększa. Rada gminy przez całą swoją kadencję nie potrafiła porozumieć się w sprawie terenu przy ulicy Kolejowej. Radni jak ognia unikali takiej dyskusji. Potrzebna jest uchwała Rady Miasta, która zezwoli na tak zwaną wielką powierzchnię, czyli wybudowanie obiektu handlowego powyżej 2000 metrów. I w sytuacji, kiedy 80% mieszkańców jest za budową galerii handlowej, dla mnie to jest bardzo dziwne, dlaczego Rada Miasta, radni nie respektują swoich decyzji swoich wyborców, którzy w 80% chcą tej galerii, tylko zasłaniają
spotykają się zupełnie innymi poglądami i co najwyżej dotyczącymi bardzo małej ilości osób. Do dyskusji na forum Rady Miasta nie doszło, bo wniosek w tej sprawie miał być blokowany przez Feliksa Kamiennika, przewodniczącego Rady Miasta, który nie wprowadził go dotąd pod obrady rajców. Dyskusja na temat handlu wielkopowierzchniowego w Nysie miała się odbyć na początku kadencji. Pan Kamiennik taki wniosek przyjął na pierwszej bądź drugiej sesji. Pan radny Smagłyn wnioskował o taką rozmowę. Przez 4 lata prawie ten wniosek został zaniechany. Nie było żadnej sesji poświęconej dyskusji na temat rozwoju miasta. Powodem takiej sytuacji według inwestora jest ochrona interesów właścicieli lokali w centrum Nysy. Wydaje mi się, że radni miejscy dlatego nie chcą się zgodzić na decyzję na wybudowanie galerii handlowej w dalszym ciągu, że jest obawa przed spadkiem czynszów w prywatnych lokalach i radni reprezentując interesy właścicieli lokali obawiają się, że będą działali na szkodę lokalnego biznesu. To nie jest prawda. Radni opozycji w Radzie Miasta mówią jeszcze bardziej dosadnie. Po to zostaliśmy wybrani, żeby tutaj wspólnie tworzyć prawo, żeby wspólnie budować Nysę, a nie żeby reprezentować czyjeś prywatne interesy. No niestety widać, że Platforma na dzień dzisiejszy reprezentuje swoje prywatne interesy. Pan przewodniczący Dariusz Grabowiecki non-stop blokuje pomysły właśnie rozmowy i dyskusji na temat nowych centrów handlowych. Przewodniczący Komisji Urbanistyki odbija jednak piłeczkę, mówiąc, że jest za budową galerii, ale nie w centrum miasta. Wyznaczyliśmy miejsca pod budowę galerii handlowej, ja się z tymi miejscami zgadzam, które są obecnie wyznaczone i będą utrzymane z tego, co mi wiadomo, w projekcie studium, które będzie pani burmistrz przedkładała radnym jeszcze przed zakończeniem tej kadencji. Radni opozycji z kolei narzekają na brak dyskusji i kierowanie się politycznym interesem. Jest problem, jeżeli przewodniczącym urbanistyki jest osoba, która w ogóle na architekturze urbanistyce się nie zna, a została tylko dlatego przewodniczącym, bo jest z Platformy, no to tutaj mi się czemu dziwić. Patrzę na już od 3,5 roku, z bliska patrzę na politykę pani burmistrz i politykę Platformy Obywatelskiej. No niestety cały czas widzę, że te pieniądze są marnotrawione. A chodzi przecież o dobro mieszkańców miasta. Przy tak ogromnym bezrobociu, jaki jest w Nysie, prawie 2 razy większe jak w Polsce, jeżeli przychodzi do Nysy inwestor, który chce zainwestować około 70 milionów, no to tylko bić brawo, tylko się cieszyć. Nie rozumiem, skąd ten opór niektórych radnych, nie rozumiem, skąd ten opór we władzach miasta. Na razie impas w sprawie budowy galerii handlowej trwa i nie zanosi się na to, że sprawa zostanie szybko rozwiązana. Być może po wyborach samorządowych nowa Rada Miasta okaże się odważniejsza i bardziej kierująca się dobrem miasta. Pierwsze z plenerowych wydarzeń, festiwal hip-hop Nysa, oficjalnie otworzył muzyczne wakacje w mieście. Przez 2 dni mogliśmy usłyszeć sporą dawkę rapu w polskim wydaniu, a Fort II w Nysie zamienił się w największy bastion rapu na Opolszczyźnie. Dzięki dofinansowaniu z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego młodzież mogła bawić się bez ponoszenia kosztów wstępu na koncerty. A wszystko zaczęło się w piątek, gdzie najpierw należało przejść przez szczelną i dobrze przygotowaną do wydarzenia ochronę, która dla zwiększenia bezpieczeństwa starała się wykonać swoją pracę najlepiej jak potrafiła. Jak pewnie wiecie, znajdujemy się na pierwszym dniu festiwalu Hip-Hop Nysa 2014 i ta impreza oraz szereg letnich imprez Nyskiego Domu Kultury realizowana jest w ramach projektu promocji twierdzy Nysa, wielokulturowego produktu turystycznego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 i w tym momencie wypada zrobić hałas dla wymienionych instytucji, bo dzięki nim tutaj dzisiaj jesteśmy. Hałas! Okej, zagrał dla was Rafi, przed wami występ lokalnego składu, lokalnej dumy tego miasta, czyli zespołu Apogeum z Nysy. Czy znacie Apogeum? Czyli liścia, tu ta maksima, na wagę złota, młodszy od ta bożyna. Adrenalina jak adrenalina, daje kopa, nie kupo fina, moja rodzina wraca na stopa. Bo chłopie to patrzeć, że sam nie wiem prosto, dostam, że wiedział, że będzie ostro. Bracie i siostro, wiem, że macie moc, wiem, że w takim klimacie przeżywacie tą noc. Moim zdaniem grało się super, publika jest nasza, nagłośnienie było naprawdę kozackie, energia. A, pewnie, od strony technicznej jest podziękowania dla akustyków petarda, publika tak samo jest kozacka, naprawdę fajny koncert. Fajnie. Mieliśmy publikę, która naprawdę była gorąca i przyjęli nas naprawdę fantastycznie. Organizatorzy stopniowali muzyczne napięcie, pozwalając znanym składom i raperom przygotować zgromadzonych fanów na mocne wieczorne uderzenie. Dam ci na życie, jak to, poproś, jak to,
teraz obydwie strony robią hałas! Szybęcy bolą, atakują cię jak wrzody żołądek, stacie pasterze jestem tu, żeby zaprowadzić tu nowy porządek. A hip-hop jest nie tylko muzyką, to kultura, styl bycia i życia. Hip-hop tak naprawdę nigdy nie zginął i nigdy nie zginie po prostu. Cały czas ta kultura, nawet jeżeli była niezauważana przez media, jeżeli nie było jej w szeroko pojętych mainstreamowych mediach, tak, to tak ta kultura istniała na osiedlach, na podwórkach i dalej się trzyma tego samego tak naprawdę. To, że teraz hip-hopowe teledyski lecą w telewizjach czy w jakichś mainstreamowych mediach, to jest zasługa tego, że ten hip-hop po prostu cały czas był i tylko był po prostu pomijany przez te media, a tak naprawdę hip-hop żyje na osiedlach i tyle. Musi to być pasja, bo gdyby nie pasja, to dawno bym to rzucił w cholerę. Rzucił. Festiwalowa publika nie pozwoliła artystom na siebie długo czekać, dlatego już od pierwszych muzycznych akcentów tłumnie zjawiali się w wyjątkowym miejscu zlokalizowanym na forcie numer 2, idealnie pasującym na takie okazje. Obserwując to, co się tutaj wczoraj działo, uważam, że ta impreza powinna się wpisać w coroczny kalendarz imprez wszystkich, jakie się odbywają, ponieważ obiekt jest idealnie przystosowany pod tego typu imprezę. Akustyka jest super, no. Także miejmy nadzieję, że nie jest to ostatnia impreza, ostatni festiwal hip-hopowy i za rok znowu się tutaj spotkamy. To właśnie hip-hop w pełni oddaje to, co młodzi zgromadzeni na forcie fani czują do otaczającego ich świata. Dumnie podkreślają, to ten rodzaj muzycznej ekspresji reprezentuje ich pokolenie. Czy Nysa jest taką żyzną glebą na to, żeby tutaj zasiać ziarenko tej kultury hip-hopu i żeby tutaj rosło i działo się? Jak myślicie? No, jak dla mnie to ziarenko już zostało zasadzone, ponieważ jest to nie pierwsza impreza. Cykliczne imprezy odbywają się, nie wiem, 5 lat. Wcześniej odbywały się koncerty klubowe, biletowane, które wspólnie, przykładowo z DJ-em Elementem organizowaliśmy w Nysie po to, żeby coś tutaj się działo. No i po tych koncertach i frekwencjach było widać, że no, jest popyt na tą muzykę, że ludzie są głodni hip-hopu i koncertów artystów spoza Nysy, którzy tu przyjeżdżają, pokazują swoje możliwości. No jestem jak najbardziej za tym, wiesz co, jestem, uczestniczę w tej kulturze, jestem za tym, żeby udawało nam się wszystkim, żeby hip-hop tak naprawdę został w końcu zauważony w tym kraju, chociażby w takich telewizjach jak wasza, wiesz co, która nie ma nic wspólnego z hip-hopem, ale żeby wystarczy pójść z kamerą za ten mur i zobaczyć, ile ludzi tam stoi i na czym polega głos młodego pokolenia. Błęda, noż, każdy jest weter, rozdypał się na kumpla, co to są mu rakiety? Nie wiem, co z tym śmieciem, szkoda na niego wersu, a my gdzie nie płynie się, zawsze wracam do kumpla. Do zobaczenia za rok. Biorę swoje, dawaj take beat, moje nowo miejski szybki. Biorę swoje, światem rządzisz co, zatem z tego cały szybki. Światła, kamera, 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 nowy kraj, nowy tekst na koncie. On się przyda, wiem na co to wydam. Między innymi na towar, nie ukrywam. Przyjęcie fajne, Nysa, peace, love and zabawa. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie z tej strony Pablo APG. Sprawdzajcie wszystkie nowe produkcje Majkiego, DJ-a Elementa i co dzieje się w Nysie. Fantastyczne pozdrowienia. Nic poważnego się nie działo, oprócz bólów głowy i obtarć. Nic nie było, no wiadomo, plasterki tylko i tabletki przeciwbólowe. I na tym kończyła się nasza praca. Hip-hop Nysa 2014 był jednym z pierwszych dużych festiwali hip-hopowych w tegorocznym kalendarzu imprez ogólnopolskich. Wydarzenie także zainaugurowało letnie festiwale organizowane przez Nyski Dom Kultury. O kolejnym wydarzeniu już teraz. Przed nami informacje w skrócie. Kolorowo i muzycznie w rytmach reggae zbliża się kolejny, drugi już festiwal z cyklu wakacyjnych imprez w Nysie organizowanych przez Nyski Dom Kultury. Nad dziedzińcem Fortu Wodnego uniosą się jamajskie klimaty reggae.
Na festiwalu nie zabraknie oczywiście znakomitych artystów. W ramach projektu Promocja Twierdzy Nysa, wielokulturowego produktu turystycznego, zapraszamy na kolejną letnią imprezę Nyskiego Domu Kultury. Tym razem będzie to Reggae Festival w dniach 18-19 lipca. Dwudniowe święto muzyki reggae. Zagrają największe polskie gwiazdy tej muzyki, m.in. zespoły takie jak Betel, Bakrzysz, Trzeci Rasta Malezja, będzie Bobuani Bastajpan, będzie zespół Big Up, Tabu. 18-19 lipca, start codziennie o godzinie 17. Wstęp jest oczywiście wolny, także w połowie lipca zapraszam na roztańczone i bardzo jamajkowe dźwięki w Forcie Wodnym. Zapraszamy zatem na pozytywne brzmienie reggae, gdzie nuda nikomu nie będzie straszna. Podczas weekendu nad Opolszczyzną przeszły burze, którym towarzyszył silny wiatr. Skutki feralnej pogody są nadal usuwane, a strażacy wyjeżdżali na interwencję ponad 20 razy. 28 czerwca około godziny 15:35 dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie odebrał zgłoszenie o wywróconej przez wiatr żaglówce na Jeziorze Otmuchowskim. Żaglówkę odholowały służby, natomiast żeglarza wyłowili wcześniej rybacy. Do tego tradycyjnie sprzątano powalone konary i gałęzie. W Nysie runęło potężne, wieloletnie drzewo. Wskutek złej pogody jedna osoba została ranna. Nawet 5 lat pozbawienia wolności. Taką karę może otrzymać ujęty przez kryminalnych 45-latek podejrzany o kradzież elementów konstrukcji metalowych, aluminiowych i miedzianych, nieużywanych szklarni. Podczas przeszukiwań pomieszczenia gospodarczego należącego do podejrzanego funkcjonariusze znaleźli około 2 ton skradzionego mienia. Jak ustalili śledczy, przestępczy proceder trwał od stycznia tego roku, jednak pokrzywdzeni nie informowali o tym policji. W piątkowy wieczór policjanci z Głuchołaz otrzymali zgłoszenie o kradzieży osobowego Mercedesa. Samochód zaparkowany był na jednej z ulic miasta. Policjanci od razu rozpoczęli poszukiwania, a informacja o skradzionym Mercedesie już po chwili od zgłoszenia trafiła do wszystkich policjantów będących w służbie. Skradziony samochód funkcjonariusze namierzyli na znajdującym się na terenie gminy torze motokrosowym. Ponieważ Mercedes był uszkodzony i nie nadawał się do jazdy, policjanci domyślili się, że gdy auto odmówiło posłuszeństwa, złodziej zostawił je i uciekł. Pracujący nad sprawą śledczy po 3 dniach od zgłoszenia zatrzymali 15-latka, którego wytypowali wcześniej jako sprawcę kradzieży samochodu. Sprawę krótkotrwałego użycia pojazdu policjanci skierują do sądu rodzinnego. Miało być gotowe przed końcem czerwca. Kierowcy jednak jeszcze będą musieli poczekać na rondo przy ulicy Asnyka w Nysie. Realizacja inwestycji opóźni się o kilka tygodni. Rondo przy działce pod budowę restauracji McDonald's miało być gotowe w ubiegłym miesiącu. Prac jednak nie udało się zakończyć w terminie. Jak mówi rzecznik Urzędu Miejskiego w Nysie, powodów opóźnienia jest kilka. Trochę nam się przedłużyły prace od strony ulicy Kraszewskiego, głównie z 3 powodów. Dodatkowe roboty i problemy przy instalacji ciepłowniczej, wodno-kanalizacyjnej. Drugi temat to majowe, tygodniowe, bardzo intensywne opady deszczu, które sprawiły wiele problemów, o czym wszyscy dobrze wiemy. No i także Dni Nysy organizowane ponownie na stadionie miejskim. Wstrzymane zostały prace, aby nie paraliżować ruchu w tej części miasta. Skrzyżowanie u zbiegu ulic Asnyka, Kraszewskiego i Racławickiej ma być gotowe jeszcze w tym miesiącu. Prace będą jeszcze prowadzone w związku z tym do drugiej połowy lipca, tak planujemy, do 21 lipca. Wykonawca powinien już zakończyć tę inwestycje. Nie wykluczamy, że wcześniej już będzie przejazd na odcinku ulicy Asnyka i Kraszewskiego. Jest to znacząca inwestycja komunikacyjna w mieście, dlatego władze chcą ją jak najszybciej zakończyć. Usprawni ruch komunikacyjny u zbiegu 3 ulic, no a ponadto jest to inwestycja związana także z przyszłą działalnością przedsiębiorców w tym rejonie, w tym m.in. firmy McDonald's.
Koszt budowy ronda to około 3,5 miliona złotych. Partycypuje w nich inwestor, który ma przy rondzie postawić restaurację. Od piątku do niedzieli trwała rywalizacja siatkarzy plażowych nad Jeziorem Nyskim. Zawodnicy z całej Polski walczyli o punkty w mistrzostwach kraju. Trzydniowa rywalizacja była bardzo zacięta. Do Nysy przyjechało 30 najlepszych par siatkarskich w Polsce. Wśród nich nie zabrakło reprezentantów Nysy, którzy ostatecznie zajęli trzecie miejsce w całym turnieju. Jesteśmy zadowoleni jak najbardziej, aczkolwiek w półfinale no niewiele brakowało, ale trzecie miejsce przy tak obsadzonym turnieju jest dobrym wynikiem. Zawodnicy z województwa opolskiego zdominowali podium turnieju. Nyskie eliminacje wygrali ostatecznie siatkarze z Kędzierzyna Koźla, którzy w zaciętym pojedynku wygrali 2-1 z reprezentantami Czarnych Radom, Kacprem Kujawiakiem i Michałem Brylem. Jak widać po wyniku, nie było to łatwe spotkanie. Chłopaki bardzo dobrze grają, spotkaliśmy się z nimi wcześniej o wejście do czwórki. Przegraliśmy, teraz udało nam się zrobić rewanż. Gramy ze sobą trzeci turniej, zgrywamy się. Na razie, jak widać po wynikach, jest dobrze. No miejmy nadzieję, że będziemy tak dobrze grać do końca sezonu. W rywalizacji pomagali też kibice, którzy dopingowali zawodników w trakcie turnieju. Jestem od piątku i kibicuję naszej ekipie Dzikowicz, Brożyniak. Ja generalnie kibicuję siatkówce halowej, ale teraz puknęłam bakcyla siatkówce plażowej i myślę, że zostanę przy plażówce również. A trzeba zaznaczyć, że choć z pozorów obu dyscyplinach obowiązują podobne zasady, to siatkówka plażowa znacznie różni się od swojej halowej siostry. Gra się ciężej, przede wszystkim fizycznie jest ciężej. Trzeba być bardziej zawodnikiem wszechstronnym, bo nie ma tutaj podziału tak jak na sali na rolę środkowego, rozgrywającego czy atakującego. Trzeba robić wszystko, czyli przyjmować, wystawiać, blokować i myślę, że bardziej taki troszeczkę kompletny jest ten sport. I no myślę, że oczywiście jest to siatkówka, ale naprawdę ze względu też na podłoże, na same zasady, na ilość zawodników na boisku, to na dzień dzisiejszy to są zupełnie dwa inne sporty. Poza reprezentantami z województwa opolskiego, na kortach siatkarskich Nyskiej plaży stawiło się kilkudziesięciu zawodników ze wszystkich zakątków Polski. Ten turniej był organizowany w ten weekend, tylko jeden w Polsce. W związku z tym ci, co potrzebują punkty, no to musieli się tu stawić, jeżeli walczą o Mistrzostwo Polski. Stąd też mieliśmy zawodników, można powiedzieć, z całej Polski, z Ełk, Sopot, Szczecin, Świnoujście, Łódź i tak dalej, aż po Rzeszów, Tarnów i w drugą stronę za Wrocław, jedąc dalej, Jelenia Góra, no oczywiście Nysa, Opole. Dopisali również kibice i poza nielicznymi wyjątkami pogoda. W sumie na finałach było dość dużo ludzi, to nas cieszy, ale generalnie zapraszam na oglądanie plażówki, bo to jest emocjonujący sport, a poza tym docenia się wysiłek tych zawodników. Granie na bosaka, na piasku nie należy do przyjemności. Jak nie ma się kondycji, nie jest się przygotowanym, to prawie nie ma możliwości odbijania piłek. Tegoroczny turniej był już 12. edycją tej imprezy. Pula nagród dla zawodników wyniosła 15 tysięcy złotych. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Na premierę kolejnego wydania wiadomości zapraszam w najbliższy piątek. To będzie 4 dzień lipca. Do zobaczenia.